Witam wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszym dniu eliminacji trzeciego wojewódzkiego przeglądu twórczości amatorskiej seniorów pod nazwą Trzecia Nyska Senioriada. Organizatorem przeglądu jest jak zwykle Nyski Dom Kultury, a przegląd ma charakter otwarty dla grupy wiekowej 50+. Ustalono trzy kategorie. Pierwsza kategoria to jest słowo, druga śpiew, trzecia taniec. Chciałem również teraz przedstawić dzisiaj bardzo ważnych uczestników naszego przeglądu, czyli członków naszego jury. Pani Michalina Podgórni, polonistka, która przed chwilą została wybrana przewodniczącą jury. Pani Nadia Wantiejewa, instruktorka tańca i choreografka. Pani Magdalena Zioło, teatrolog. Pan Roman Gil, muzyk, multiinstrumentalista, dyrektor Wydarzeń Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Mieście. Pan Mieczysław Łużny, społecznik, prezes oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nysie oraz pan Krzysztof Michno, instruktor tańca i choreografa. Zaczynamy od prezentacji naszych uczestników. Dla siebie mnie nie dogniesz, jestem dzika, oswojona na własny użytek, ostra jak brzytew, łagodna jak łania. Jeśli mnie przytulisz, zagrzeję ci podołek, przeciągnę się leniwie, smutki poprzeganiam, zamruczę z rozkoszą nawet, lecz pogryzę dotkliwie, kiedy naskoczysz. Starek mój z portu wypłynął, a ty znów sama. Takie jest życie dziewczyny marynarza. Stałaś na brzegu i smutne miałaś oczy, a wiatr rozwiewał twe długie, piękne włosy. Hola.
za siwą mglą. Śmierć, co po drodze, tu kosą zetni. Po ziemi chodzi z głową wśród gwiazd. Jest czarny i nerwowy i był wielokrotnie karany za przemyt grzeszników między otchłanią a niebem. Jego tupot nieustanny nic nie ceni swojej godności.